Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na Ulubieńców Grudnia, natomiast zanim jeszcze przejdę do sedna filmu, to chciałam powiedzieć, że przyciemniłam trochę włosy, mam nadzieję, że to widać, więc z koloru na poziomie 8 blondu przeszłam na 7 i już ten kolor naprawdę wydaje mi się ciemny. Bardzo dużo z Was pisało mi, zmień kolor włosów, przefarbuj się, przyciemnij włosy i stwierdziłam, że dobrze, już jakby pójdę za Waszymi radami, żebyście już więcej mi nie marudzili na ten temat. Zresztą już planowałam to od jakiegoś czasu. Dlatego tym razem wybrałam moją ulubioną farbę Color & Soi w kolorze 7G. Dokładnie tak ten kolor wygląda na opakowaniu i tak wygląda na odroście, który mam tutaj zrobiony. Natomiast tutaj troszeczkę jest lekko jaśniejszy, ale i tak wydaje mi się sporo ciemniejszy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w filmiku, w kamerze. Natomiast ja odczuwam różnicę i powiem szczerze, że nie jestem do końca przekonana, ponieważ mam wrażenie, że w ciemniejszych kolorach zanika jakby ten wyraz twarzy. Nie wiem, mam wrażenie, że moje oczy gdzieś zanikają. Nie jestem na razie tak do końca przekonana, czy ten kolor mi pasuje. Dlatego proszę Was o szczere opinie, czy rzeczywiście w takim kolorze na poziomie 7 wyglądam lepiej. Czy jednak wrócić do tego 8N, który miałam w poprzednich filmikach, ostatnich przynajmniej. Wiem, że na pewno ten kolor, który mam w tym momencie, wygląda naturalnie. Jest zdecydowanie bardziej podobny do mojego naturalnego koloru, który jest tylko nieco bardziej szary niż to, co mam w tym momencie na głowie. Ale to nie znaczy, że on jest dla mnie najlepszy, więc jakby nie wiem, zobaczymy. Bo mam wrażenie, że tak po prostu trochę smutno wygląda. Jeszcze druga rzecz, o której chciałam Wam krótko wspomnieć, że odcinek programu Stylowe Pogotowie Ratunkowe z moim udziałem jest już zamieszczony w internecie na stronie SKTV. Link oczywiście będziecie miały w opisie filmu. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co Stonka i Kamila zmajstrowały w mojej szafie, jakie zrobiły mi nowy look, którego też szczegółowe zdjęcia macie na moim Facebooku, również linki w opisie są filmu, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. A teraz już w końcu przechodzę do ulubieńców grudnia. Pierwszym ulubieńcem, nie wiem czy nie największym tego minionego miesiąca, jest serum do włosów firmy Gliscor. Dokładnie to serum, to jest dokładnie, właściwie nie serum, tylko eliksir z olejkiem pielęgnacyjnym do codziennego stosowania. Powiem szczerze, chodziłam koło tego produktu dosyć długo, ponieważ on nie jest najtańszy. Jak na kosmetyk drogeryjny to kosztuje dosyć dużo, bo coś około 30 zł, 29-30 zł w Rossmanie. Natomiast w końcu pojawił się w promocji za 25 zł, stwierdziłam, że dobrze, no to już w końcu go wezmę, bo czytałam dużo bardzo dobrych opinii na Wizażu, widziałam skład, który jak na tego typu produkt jest naprawdę niezły, ponieważ oprócz silikonu, który zawsze jest w tego typu produktach, ja nie spotkałam się jeszcze, żeby jakiekolwiek serum do włosów nie miało silikonu w sobie, no bo to jest najlepszy nośny składnik tego typu produktów. Natomiast poza silikonem tutaj na trzecim miejscu w składzie mamy już olej bodajże słonecznikowy, a na czwartym miejscu olej arganowy. Bardzo odżywcze olejki, szczególnie olej arganowy na włosy działa super. I to jest naprawdę produkt, który mam wrażenie, że rzeczywiście działa pozytywnie bardzo na moje włosy. Zauważyłam, szczególnie w ostatnim czasie, bardzo dużą pozytywną zmianę moich włosów, szczególnie końcówek włosów, które do tej pory walczyłam z nimi, żeby one nie były tak suche, jak były. I mam wrażenie, że rzeczywiście jest lepiej i mam wrażenie, że to jest właśnie też zasługa właśnie tego olejku, że on naprawdę potrafi te końcówki włosów nam odżywić i przede wszystkim nawilżyć, więc jestem ogromnie zadowolona. Używam go od około miesiąca, natomiast zobaczcie, jak mało go zużyłam, jak wielka jest wydajność tego produktu. Ja nie wiem, wydaje mi się, że ja będę go używać chyba co najmniej rok jeszcze, bo za każdym razem wyciskam dwie pompki, to jest absolutnie wystarczająca ilość, więc jest mega wydajne, dlatego za te 30 zł raz na rok, myślę, że warto wydać, ale
jeżeli rzeczywiście dla Was i tak wydaje się to zbyt duża kwota, to jest identyczny produkt z firmy Sajus, dokładnie identyczny, o identycznym składzie, o identycznym kolorze. Praktycznie no, to jest dokładnie to samo, ale ma 100 ml i kosztuje 20 zł. I to też się nazywa jakiś eliksir z olejkiem ostatecznym, coś takiego. I właśnie czytałam na kilku blogach, że to naprawdę jest ten sam produkt, więc zamiast tego gliskura możecie kupić Sajus i będzie, mam nadzieję, tak samo działał. Drugą rzeczą, która w grudniu bardzo przypadła mi do gustu, to są żele pod prysznic Original Source i największym ulubieńcem był ten z limitowanej zimowej edycji. One jeszcze w Rossmanach są i to jest Orange and Lucrece, czyli pomarańcza z lukrecją. Zapach po prostu nieziemski, naprawdę dawno mi tak nie przypadł żaden zapach żelu pod prysznic do gustu. Cudowna pomarańcza przełamana takim właśnie, no nie wiem, słodkim lukrem, to mi się kojarzy po prostu ze słodyczami. Naprawdę przecudowny zapach, nie tylko myślę na zimę, ale no naprawdę rewelacja, sama przyjemność mycia się takim produktem. I bardzo mi się podoba też opakowanie właśnie, ta szata graficzna, uważam, że jest naprawdę śliczna, więc kosmetyk cieszy oko i używam go od około 3 tygodni, tak jest jak widać zużycie, czyli spore, natomiast produkt ten był na promocji w Rossmanie i kosztował mnie tylko 6 zł, a cena jego regularna to jest bodajże chyba 9 zł, tak mi się wydaje, więc tak czy owak nie są to porażające pieniądze, warto kupić, no wydajność nie jest super, ale no i tak jestem bardzo zadowolona, to jest 250 ml. Jeszcze jak już była ta promocja, zaczęłam wąchać te wszystkie żele Original Source i tak naprawdę miałam duży bardzo dylemat, który wybrać. I poza tym wybrałam jeszcze żel Chocolate and Orange, czyli czekolada z pomarańczą, którego już też zdążyłam kilka razy użyć. Jak widzicie, że jest już pewne zużycie. I to jest ta seria już regularna zupełnie, natomiast on ma taką galaretkowatą konsystencję, natomiast ten jest zdecydowanie bardziej płynny. Taka jest różnica, ale poza tym pachną tak samo mocno. No i też przecudowny zapach, właśnie typowo czekolada z pomarańczą. Mega cudowny, naprawdę bardzo mi się spodobał. I ostatni, którego jeszcze nie używałam, ale też bardzo mam na niego ochotę, to jest Raspberry and Vanilla Milk, czyli taki różowy, i tu mamy malinę i mleko waniliowe. I tak właśnie pachnie. Taki trochę jogurt malinowy, tak mi się kojarzy. Też bardzo słodki, bardzo apetyczny zapach, więc w ogóle no, żele Original Source są mega apetyczne i no, nie kosztują zbyt wiele, więc bardzo polecam. Kolejnym ulubieńcem to była maska do włosów. Maska do włosów Natur Vital z serii Sensitive Aloe Vera. Tak wygląda tutaj jej opakowanie. O! To jest maska, która jest dostępna w drogeriach Natura za około 22 lub 23 zł. Więc no, jak na kosmetyk taki stricte drogeryjny, no to nie jest może najniższa kwota, ale uważam, że absolutnie jest ona warta tej ceny, ponieważ jest to rewelacyjnie nawilżająca maska do włosów. Teraz moje włosy, które mam dzisiaj, no one są po farbowaniu i właśnie po tej masce, więc no naprawdę czuję, że są bardzo, bardzo takie, no nieźle nawilżone, bardzo gładkie i właśnie stricte nawilżająca maska, która naprawdę wyraźnie działa i ma dobry skład. Tutaj na trzecim miejscu już mamy sok aloesowy, później mamy też jakiś fruit extract. No nie znam się aż tak na składach, w każdym razie skład jest dosyć krótki i naturalny, bez żadnego silikonu i tak dalej, więc bardzo, bardzo polecam. No moje włosy uwielbiają tego typu produkty. Co prawda ta maska moim zdaniem nie jest lepsza od maski Macrovita. No, oddzielną recenzję robiłam o tamtej masce, tamta jest moją ulubioną, ale ta jak na taki stricte drogeryjny kosmetyk jest naprawdę bardzo godna uwagi i no, polubiłam się z nią. Kolejny ulubieniec to jest produkt, który już mogłyście zobaczyć w ulubieńcach roku, natomiast on się u mnie pojawił dopiero w grudniu.
To jest krem BB z serii Skin 79 Deep Gold. Ja go umieściłam w ulubieńcach roku, ponieważ generalnie umieściłam te kremy właśnie ze Skin 79 w ulubieńcach roku, bo są, uważam, rewelacyjne. Wcześniej miałam Hot Pink, teraz właśnie mam ten Vip Gold. Moim zdaniem one się różnią przede wszystkim, ale to też minimalnie, kolorem. Ten uważam, że jest nieco bardziej beżowy do mojej twarzy, nieco lepiej pasuje. Mam wrażenie, że ona nie jest taka blada, taka szara, jak miałam takie uczucie przez pewien czas po nałożeniu właśnie tego Hot Pink. Ten mam wrażenie właśnie, że jest bardziej beżowy, natomiast no... Jeżeli chodzi o właściwości, bardzo podobne. Mamy tutaj SPF 25, mamy ochronę UVB, również te PA i dwa plusiki, to też jest bardzo ważne. Bardzo dobre właściwości jakby pielęgnacyjne skóry. Moja skóra jest taka dobrze nawilżona, odżywiona po użyciu tego kremu. Świetny jako zarówno do noszenia jakby na co dzień zamiast podkładu, jak i jako bazę pod podkład na jakieś wyjścia. Ja go bardzo lubię w ten sposób stosować, bo wtedy podkład z tym kremem BB pod spodem są bardzo trwałe i no, skóra naprawdę super wygląda. Bardzo naprawdę świetny krem. Ja skręciłam oddzielną recenzję i test właśnie Hot Pink, więc tutaj będzie link i sobie po prostu obejrzcie tamten film, bo myślę, że ten produkt jest bardzo, bardzo podobny. Przedostatnia rzecz to jest ulubiony zapach, perfumy, które również pokazywałam w ulubieńcach roku. Jest to numer 33 z FM Cosmetics, czyli te perfumy, odpowiednik perfum Light Blue Dolce Gabbana. Oczywiście wiadomo, że to nie jest to nie jest dokładnie to samo, tak? Natomiast moim zdaniem ten zapach jest bardzo podobny, naprawdę bardzo. Ja nie mam jakoś bardzo wprawnego nosa, ale moim zdaniem tak w 99% jest naprawdę super podobny i moim zdaniem dużo dłużej pachnie niż Light Blue, bo miałam okazję mieć tam próbki, miniaturki i naprawdę ten pachnie od rana do późnego wieczora, ponieważ ja mam wersję Hot Collection, czyli aż 30% zaperfumowania, naprawdę mega, mega długo. I kosztuje ten Hot Collection, nie kosztował 36 zł w promocji, a normalnie kosztuje bodajże 44. W każdym razie uważam, że te perfumy są absolutnie warte swojej ceny, pachną naprawdę przepięknie. Co prawda to nie jest zimowy zapach, ale ja nie mam czegoś takiego, że coś używam tylko w lecie albo tylko w zimie. Nie mam tak zarówno z zapachami, jak i z, nie wiem, z lakierami do paznokci czy z kolorami. Więc ja go cały czas używam również w zimie i bardzo mi się podoba. To jest taki lekki, lekko słodki zapach z nutą taką cytrusową. No, uwielbiam go naprawdę. 30 ml to jest pojemności, ale za 40 zł warto naprawdę się zainteresować tymi odpowiednikami z FM-u, jeżeli na przykład no, nie chcecie wydawać bardzo dużej kwoty na perfumy. I ostatnim ulubieńcem jest błyszczyk w pomadce z FM-u właśnie. Ja już w jakichś poprzednich ulubieńcach pokazywałam Wam dwa kolory z właśnie z tego typu produktów i teraz kupiłam sobie jeszcze trzeci, czyli ostatni. Generalnie ten błyszczyk w pomadce wygląda w ten sposób. I ja mam kolor Candy Pink. Candy Pink, czyli to jest taki rzeczywiście no już dosyć mocno różowy, aczkolwiek nie jest to... To jest błyszczyk, czyli to nie ma bardzo mocnego krycia na ustach, tak mniej więcej... Tak mniej więcej wygląda, bardzo ładnie, naprawdę uwielbiam te błyszczyki, ma cudowny poziomkowy zapach, naprawdę fajnie wygląda na ustach i jest dużo trwalszy niż takie błyszczyki w płynie. Ja Wam pokażę jeszcze te poprzednie kolory, mam Shiny Nude, który miałam na przykład na ustach w filmiku właśnie o ulubieńcach roku, czyli taki kolor typowo nudziakowy, bardzo podobny do In The Nude's Essence, tylko że bardziej przeźroczysty zdecydowanie. Tutaj praktycznie go nie widać za bardzo, no to mniej więcej tak wygląda. Bardzo ładny. I trzeci mój chyba ulubiony to jest Peachy Rose, czyli taki właśnie bardziej brzoskwiniowy, jaśniejszy róż.
bardziej taki jeszcze, nie wiem, cukierkowy, tak mi się wydaje. O, tak wygląda. Tak wyglądają wszystkie trzy kolory z błyszczyków, pomadce, FM-u. One w cenie regularnej kosztują około 25 zł, a w promocji około 20, ale uważam, że naprawdę są warte swojej ceny. Bardzo, bardzo lubię i tutaj no, cały czas je stosuję. Uwielbiam właśnie ten zapach poziomkowy. No naprawdę fajny kosmetyk. Ja w ogóle je kupiłam ze względu na to, że na Wizażu mają bardzo dobre opinie, więc warto zajrzeć jeszcze przed zakupem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców grudniowych i taką moją całą pogadankę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. W ogóle pozdrawiam wszystkich moich nowych widzów, którzy przyszli do mnie od Karoliny ze stylizacji. Bardzo się cieszę, że taka nagle duża grupa wzrosła tutaj widzów na moim kanale, więc bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. Będę się starała, żeby nie było nudno. Tak więc... do następnego razu. Pa, pa.